Rok 1813. Car Aleksander pragnie legendarnej korony Bolesława Chrobrego. Kiedy jednak chce po nią sięgnąć, okazuje się, że korona i cała zawartość wawelskiego skarbca zaginęły. Izabela Czartoryska wraz ze swoim wiernym towarzyszem Migdałem postanawiają ubiec cara i znaleźć zgubę jako pierwsi. Pytanie jednak, kto stoi za kradzieżą i kto tak naprawdę zagraża Polsce? Izabela i sześć zaginionych koron autorstwa Krzysztofa Pczyrzewskiego to rozrywka na najwyższym poziomie. Smaczki historyczne, smak legendarnych Katarzynek, podróż po Polsce i Europie, wszystko, czego miłośnicy powieści historycznych mogą sobie zamarzyć. Gorąco polecam, tylko uważajcie, to naprawdę wciąga.